odcinku. Nie ożenię się z tobą. Zrozumiałem, że kocham inną kobietę. Karinę. Mógłbym zaprosić panią na kawę, albo... Co to ma znaczyć? Że cię kocham. Chciałem ci tylko powiedzieć, że się z tobą nie ożenię. Co takiego? Może połączymy nasze firmy? To niewiarygodne. Doskonale wiesz, że pokocham Andresita jak własnego syna. On jest twoim synem. To nasz syn. Angie Cepeda, Salvador del Solar i Arnaldo André serii Fiorella. W pozostałych rolach. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Niemożliwe. Jak mogłaś coś takiego zataić? To nie było zaplanowane, przysięgam. Nie miałam złych zamiarów. Milczałam, bo myślałam, że tak będzie lepiej. Źle mnie wtedy traktowałeś. Byłem w szpitalu i błagałem o wybaczenie. Dałaś mi do zrozumienia, że nasze dziecko umarło. Wiem, że źle zrobiłam, ale spróbuj mnie zrozumieć. Przecież miałeś wątpliwości, czy jesteś ojcem tego dziecka. Zapomniałeś? I dlatego tak mnie oszukałaś? Nie masz pojęcia, ile nocy nie przespałem. Obwiniałem cię. Ja też cierpiałam. Ja mam wątpliwości i wyrzuty sumienia. Nigdy bym nie przypuszczał, że jesteś zdolna do czegoś takiego. Nie mieści mi się w głowie. Zdarzyło się między nami wiele złego. Nigdy o tym nie zapomnimy. Więc lepiej zostawmy wszystko po staremu. O dziecko możesz się nie martwić. Będziesz się widywać u mojej mamy. Nie krzywdźmy się już. Błagam cię.
Tak się cieszę, że widzę was razem. Bóg mnie wysłuchał. Ileż to razy próbowałam przemówić mu do rozumu. Są już wyniki ekshumacji. Mam dobre wieści. Rozmawiałem z Marquezem. Nie znaleziono żadnych śladów narkotyków. Możesz być spokojna, nie zabiłaś jej. Nie mogę uwierzyć. Przez tyle lat czułam się winna. Nareszcie odzyskam spokój. Mario zaprosił całą redakcję. Prawie całą. Zaprosił tylko prawdziwych przyjaciół. Christian ma jakąś niespodziankę. Pewnie to coś szczególnego. Chcę, żeby wszyscy byli obecni. Idziemy? A gdzie Jimenez? Już idę. Chodźmy się zabawić. Idziemy? Ja zaraz dołączę. Jak chcesz, ale chyba nie warto, żebyś zostawał. Mogę w czymś pomóc? Nie trzeba, Jimenez. Wystarczy, że mnie wysłuchujesz. Wiem, że zasłużyłam na pogardę. Panno Silvino, dziewczęta chciałaby usłyszeć jakieś przeprosiny. Poza tym, jeśli pani coś ukrywa, to lepiej zrzucić z siebie to brzemię. Jeśli pani zna jakąś tajemnicę panny Montenegro, to proszę powiedzieć. I nie robić z siebie wspólniczki. Pan mi pomoże? Proszę tylko powiedzieć, gdzie i kiedy. Muszę to przemyśleć. Dobrze. Może mi pani zaufać. Czego chcesz? Porozmawiać. Co słychać? Przestań. Przecież życie twojej siostry w ogóle cię nie interesuje. Przeciwnie. Przykro mi, że masz kłopoty, ale... Milcz. Coś jeszcze? Jeśli nie, to wyjdź. Przeprowadziliśmy ekshumację mamy. Teraz wiem, że nie jestem winna jej śmierci. Nie możesz dalej mnie szantażować. No me vas a chantajear nunca más. ¿De qué te ríes? Czego się śmiejesz? Biedna Ana Maria. Zawsze to wiedziałam. Oszukiwałam cię. Jesteś głupia. Jesteś idiotką. Ana, burlate. Wyśmiewaj się. Wyzywaj mnie. Ale zastanów się, kto najwięcej na tym stracił. Wykorzystałaś mnie, żeby przytrzymać przy sobie Andresa. I nie udało ci się. Pewnie czujesz się strasznie, podczas gdy ja jestem szczęśliwa. Milcz. Jesteś sama. Samiuteńka. Teraz to ty nie będziesz mogła spać z powodu swoich nikczemności. Bardzo mi ciebie żal. Uważaj. Zabiłam Sandrę, bo zwróciła się przeciwko mnie. Jestem zdolna zabić każdego, kto stanie na mojej drodze. Kochanie, dlaczego stale zmieniasz temat? Chodźmy, kochanie. Zaczekajcie. Czego pani chce? Chciałabym porozmawiać. Cztery oczy. Odejdę, jeśli Fiorella mnie poprosi. Mamusiu, zostaw nas. Ale proszę uważać. Pożałuje pani, jeśli zrobi jej pani krzywdę.
Kochanie, w razie czego krzycz. Wtedy ja zrobię z nią porządek. O co chodzi? Nie wiem, czy nie jest już za późno. Może po tym, co zrobiłam, wyda ci się to absurdalne, ale muszę spróbować. Dla mojego syna, dla ciebie i własnego sumienia. Nie rozumiem. Wybacz mi całe zło, jakie ci wyrządziłam. Perdona todo el daño que te hice. Pani prosi mnie o wybaczenie? Sí. Tak. Byłam podłą egoistką. Najgorsze, że sama siebie krzywdziłam. Nie potrafiłam utrzymać przy sobie ukochanego mężczyzny. Nie chciałam uwierzyć, że kiedyś darzył mnie wielkim uczuciem. A później z powodu rozłąki jego uczucia ostygły. Jaka szkoda, że nie przeprowadziłyśmy tej rozmowy zaraz na początku naszej znajomości. Już o tym mówiłam, ale powtórzę. Kiedy wychodziłam z Andresa, nic nie wiedziałam o pani istnieniu. Miałam do niego żal, że nie spełnił obietnicy oślubienia mnie. Odkrycie, że ożenił się z inną, było dla mnie ciężkim ciosem. Przykro mi, że pani cierpiała, ale ja nie chciałam wchodzić między was. I wbrew temu, co pani mówiła, wcale nie wyszłam za niego dla pieniędzy. Myślałam, że jestem zakochana. Andres zaopiekował się mną. Pokazał mi świat, jakiego w ogóle nie znałam. Wiele mnie też nauczył. Bardzo przeżyłam jego śmierć. Czułam się opuszczona i bardzo nieszczęśliwa. Wtedy poznałam pani syna. No i zakochałam się. Z nim poznałam prawdziwą miłość. Już nic nie mów. Znam resztę tej historii. Dopiero niedawno zrozumiałam, że jesteś mu przeznaczona i że się kochacie. Strasznie mi przykro, że was rozdzieliłem. Powodowałem mną niskie uczucia. Może nawet gorsze niż te, jakie żywiła do mnie pani Roberta. Mam pomysł. Zapomnijmy o wszystkim. To już przeszłość. Wysłuchaj mnie. Przebacz mi, że za wszelką cenę starałam się was rozdzielić. Przyjmuję pani przeprosiny. Już nie stanę między wami. Jestem gotowa wyznać Andresowi całą prawdę. Normo, udało ci się. Zostaniesz moją żoną? Oczywiście, że tak. Nie do wiary. Jeszcze rok temu zmieniał dziewczynę jak rękawiczki. Każdy w końcu znajduje swoje szczęście, prawda? Coś mi się zdaje, że będziemy mieć dwa śluby. Opowiedz wszystkim o listach od Piczona. Wczoraj dostałam od niego list. Pisze, że bardzo za mną tęskni. Może za kilka miesięcy pójdziemy w ślady Krystiana i Normy. Gratuluję. Oby jak najszybciej. Zamiast dwóch będą trzy śluby. Ja też okłamałam Andresa i dlatego zerwaliśmy. O czym ty mówisz? Andresito jest pani wnukiem. Jest
Proszę mi wybaczyć. Andres i to jest moim wnukiem. Co ci jest? Rufino. On jest moim wnukiem. Synu. O co chodzi? Musimy porozmawiać. Nie ma o czym. Właśnie się dowiedziałam, że Andresito jest moim wnukiem. Do tej pory to ukrywała. Pewnie miała powody. Najważniejsze, że powiedziała. Nareszcie będziecie mogli być razem. Ona mnie ohydnie oszukała. Nigdy jej tego nie wybaczę. Muszę ci coś wyznać. Chyba ja jestem odpowiedzialna za jej kłamstwo. Mamo, dość mam rozmów na ten temat. Wysłuchaj mnie. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Kocham cię jak siostrę. Jestem z ciebie taka dumna. Naprawdę. Doskonale sobie radzisz i zostaniesz wspaniałą dziennikarką. Przepraszam, że wam przeszkadzam, ale samolot niedługo odlatuje. Niech ją jeszcze uściskam. Zadzwoń albo wyślij mi e-mail. Nie wiem, dlaczego nie chcesz powiedzieć, dokąd lecisz. No to komediantka. Wszyscy uwierzyli w twój wyjazd. Nikt nie podejrzewa, że przenosisz się do Amparito. Czuję się oszukany. Mam w sercu wielką urazę. Lepiej, żeby ci przeszła. Czy ty nic nie rozumiesz? Nareszcie możesz być szczęśliwy z kobietą, którą kochasz. Naucz się wybaczać i zapominać. Nie jestem świętym. Też ją oszukiwałeś, a ona ci wybaczyła. Za kogo ty się uważasz? Porozmawiaj z nią jeszcze raz, nim będzie za późno. Nie, Barrios. Z tego już nic nie będzie. Czy Andres już przyszedł? Jeszcze nie. Może w ogóle nie przyjdzie. W rezydencji świętują. Odpowiadaj na pytania. Nie chcę słuchać twoich komentarzy. Dobrze. Silvina. Co ci jest? Ogłuchłaś? Nie krzycz. Słyszałam. Do mojego gabinetu. Nie mam czasu. Co takiego? Mam coś pilnego do zrobienia. Przepraszam. Co ty sobie wyobrażasz? Wracaj. Co się stało? Same zmartwienia ojca. Pani zna ich powód, prawda? Tylko nie mów, że to Fiore. A kto? To twój problem. Wiem, co się wydarzyło. Przykro mi, że nie chcesz zrozumieć postępowania mojej córki. Pani tak mówi, bo to pani córka. Zdradzę ci pewien sekret. Fiore wyjechała. Fiore se fue de viaje. A co z Andresitem? Przecież to mój syn. Mam prawo go widywać. Nikt nie zaprzecza. Możesz go widywać za moim pośrednictwem. Dzień wcześniej dasz mi znać, że chcesz się z nim zobaczyć. Rozumiesz? Dzień wcześniej.
Więc jest niedaleko. Zresztą, co mnie to obchodzi? Dziękuję, że jesteś ze mną, Jimenez. Cieszę się, że zdecydowała się pani wyznać prawdę. Dobry wieczór. Czym mogę pomóc? Chcę złożyć doniesienie o zabójstwie. Słucham. To Rebeka Montenegro potrąciła Sandrę Palacios. Dziękuję, że nas przyjęłaś. Jaki jest powód waszych odwiedzin? Chyba wiem. Pozwól im mówić. Pobieramy się i chcemy, żebyś była na naszym ślubie. Skoro taka jest wasza decyzja, nie chcę, żebyście mówili potem, że się wtrącam. Dziękuję. Dam ci dobrą radę, dziewczyno. Pilnuj go. Lepiej, żeby nie zadawał się z innymi kobietami. Interesuje mnie tylko Norma. Wszyscy tak mówią. Milczała pani tyle czasu? Ze strachu. Czy zostanę zatrzymana? Przykro mi, ale jest pani wspólniczką. Na razie może pani wyjść za poręczeniem majątkowym. Proszę się nie martwić. Mam pewne oszczędności. Zapłacę kaucję. Dziękuję. Pan tak się o mnie troszczy. Od czego są przyjaciele? Wezmę taksówkę i przywiozę pieniądze. Zaraz wrócę. Proszę wybaczyć, panie komisarzu. Nareszcie. Przywiozłem pani córkę i jej dziecko. Zawsze jesteście mile widziani. Pani Fiorella wróciła? I znowu z dala od Andresa. Jakieś wyjście pewnie się znajdzie. Nie. Będę tęsknić za Fiorellą. To naturalne, ale już czas, żebyś zapomniała o problemach Fiorelli i zajęła się sobą. Nie. Martwię się o nią, ale muszę zacząć myśleć o sobie i o sprawach, które mnie interesują. Cieszę się, że tak mówisz. Jeśli chcesz, pomogę ci w realizacji twoich planów. Si tú quieres, yo te puedo ayudar a lograr tus planes. Sí. ¿En qué sposób? Bueno, si... Gdybyś zgodziła się traktować mnie jak swojego narzeczonego. Es un buen chiste, ¿no? Dobry kawał, prawda? Nie złość się, dobrze? No. Wcale się nie złoszczę. Nie? Jak mogłabym się złościć na mojego narzeczonego? Przejdzie mu, zobaczysz. Ja też tak myślę. Kłótnie zakochanych trwają bardzo krótko. To twoja mama. Zdaje się, że nabroiłam. O czym ty mówisz? Cicho bądź.
Co się stało? Nie powiedziałaś mi, że on wie o dziecku. Dowiedział się, że ciebie nie ma i zaczął wypytywać o Andresita. Powiedziałam mu, że jeśli chce go widzieć, to musi mnie uprzedzić w przeddzień. I co? On się zorientuje, że Fiorella jest niedaleko. Widziałaś Sylwinę? Zdaje się, że wyszła. Panna Rebeka Montenegro? To ja. Aresztuję panią pod zarzutem zabójstwa Sandry Palacios. Nigdzie z panem nie pójdę. Proszę nie stawiać oporu i nie robić zamieszania. Nie ma innego sposobu. Panna Montenegro piastuje wysokie stanowisko. Pan wie, kim ona jest. Bardzo mi przykro, ale musi mi towarzyszyć. Nie mam odwagi wejść. Chyba tylko po to, żeby złożyć rezygnację. Musisz być silna. I tak wykazałaś się odwagą, składając zeznania w sprawie panny Rebeki. Teraz musisz stawić czoło współpracownikom. Wszyscy się ode mnie odsuną. Przez Rebekę nie mam już przyjaciół. Zobaczysz, że powoli znów ich zdobędziesz. Tak pan myśli? Mogę to zrobić sama. Proszę nie krzyczeć. Wydałaś mnie. Ty niewdzięcznico. Zabiję cię, słyszysz? Proszę wsiadać. Zabiję cię. Nazywam się Rebeka Montenegro. Uważaj, Sylwina. Przysięgam, że cię zabiję. Przeklęta. Teraz już będziemy tylko ty i ja. Przez chwilę miałam nadzieję, że dołączy do nas twój tatuś, ale to nie jest możliwe. Nie smuć się, maleńki. Będziesz mógł go widywać, kiedy tylko zechcesz. Twój tata będzie cię wspierać, bo choć mnie nienawidzi, to ciebie bardzo kocha. Co ci jest, malutki? Nie chcę słyszeć o Fiorelli. Posłuchaj mnie. Czy ty nic nie rozumiesz? Fiorella nie tylko okłamała mnie, ale też chciała cię oczernić. Twierdziła, że udawałaś chorobę. Rozumiesz? Nie wiem, jak możesz być po jej stronie. Wymyśliła tyle kłamstw. Dość. Gardzisz nią, bo skłamała, więc ja też zasługuję na twoją pogardę. O czym ty mówisz? Fiorella powiedziała ci prawdę. Ja udawałam chorobę. To niemożliwe. Symulowałam. Pomagała mi w tym Rebeka. Myślałam, że tak będzie lepiej dla ciebie. Że będziesz szczęśliwy. Jak mogłaś? A ja cię uwierzyłem. Myślałam, że jesteś umierająca. Masz prawo mieć do mnie żal. Możesz nawet przestać mnie odwiedzać, ale musiałam powiedzieć ci prawdę. Nie wierzyłem Fiorelli. Rzuciłem ją, bo cię oczerniała. Ale to ty mnie okłamywałaś. Wybacz mi, Andres. Ja mam ci wybaczyć? Mam nadzieję, że nie będziesz mnie nienawidził. Nie mógłbym. Ale nie chcę cię więcej widzieć. Proszę cię, zniknij z mojego życia.
Muszę ją zobaczyć. Muszę błagać o przebaczenie. Pragnę wyznać jej moją miłość. Nie wiem, co robić. Może Fiorella wyjechała z Peru. Nawet jeśli, to jestem gotów objechać cały świat, żeby znaleźć ją i Andresito. Dziecko Rebeki nie żyje, ale jest Andresito. Przepraszam, że się wtrącam, ale wiem, gdzie jest pani Fiorella. Najpierw chciałbym coś panu powiedzieć. Pani Rebeka nigdy nie była w ciąży. Oszukiwała pana. Silvina mi o tym powiedziała. Proszę jechać po panią Fiorelle i po syna. Są w domu pani Amparito. Pan wie, gdzie ona mieszka? Mogę podać adres. Oto pierścionek zaręczynowy, który mi dałeś. Nie miałam odwagi go zwrócić i przeprosić cię za krzywdę, którą ci wyrządziłam. Paula, to było szaleństwo. Byłam zupełnie zaślepiona. Nie zwracaj mi go, bo znowu ci go dam. Zostaniesz moją żoną? Tak, Mario. Tak. Wiedziałam, że przyjdziesz. Wyciągnij mnie stąd, kochanie. Zrób wszystko, żeby moje nazwisko nie pojawiło się w gazetach, dobrze? Nie. Jak to nie? Zabiłaś Sandrę. Wmówiłaś mi, że moja matka jest bardzo chora. Udawałaś, że jesteś w ciąży. A później oskarżyłaś Fiorelle, że z jej powodu poroniłaś. Więzienie to dla ciebie zbyt mała kara. Wiesz co? Zrobię wszystko, żeby być z Fiorellą szczęśliwym. Pomagałaś mojej matce. Nie pozwolę, żebyś cię postawiły na swoim. Nareszcie zaznam szczęście u boku kobiety, którą naprawdę kocham. Nie odchodź. Wszystko ci wytłumaczę. Podobno Caridad wyznała prawdę. Powiedziała Andresowi, że symulowała chorobę. Niewiarygodne, jak ona się zmieniła. Ale teraz to i tak nie ma znaczenia. Kochanie, jest jeszcze czas. Andres wyleciał z jej pokoju i zaczął rozpytywać o ciebie. To pewnie on. Zostawmy ich, Czabuka. Zawsze chciałem mieć takiego syna jak Andresito. Kiedy na niego patrzyłem, kiedy widziałem, jak go doglądasz, kiedy brałem go w ramiona, w głębi serca marzyłem, żeby był naszym dzieckiem. Wybacz mi. Byłem wobec ciebie niesprawiedliwy. I to bardzo. Muy injusto contigo. Twierdziłem, że kłamiesz na temat mamy, Rebeki. Teraz wiem, że mówiłaś prawdę. Nie masz pojęcia, jak strasznie żałuję, że byłem taki zaślepiony i głupi. Wiem, że nie zasługuję na przebaczenie. Ale musiałem cię zobaczyć. Musiałem ci powiedzieć, że nie mogę bez ciebie żyć. Fiorella,
Nie wiem, czy kiedykolwiek mi wybaczysz. Poradziła mi, żebym milczała. Gdybym tak zrobiła, nigdy by nie chciał jej szukać. Zrobiłaś to dla Fiorelli? Przecież kiedyś jej nie znosiłaś. To teraz nieważne, Rufino. On ją kocha. Najważniejsze jest szczęście mojego syna. Hola. Proszę go podtrzymać. Witaj, babciu. Witaj, perełku. Spójrz, Rufino. Najdroższy, nie możesz tak postępować. Nie rozumiem, dlaczego tak mnie okłamała. Spróbuj ją zrozumieć. Twoja matka cię uwielbia. Zbłądziła, ale to nie przekreśla całej miłości, jaką cię darzyła. Nie chcę zaczynać nowego życia ze starymi pretensjami. Nie mam ochoty. Idź do niej. Wszystko wam wyjaśnię. Nie ma co wyjaśniać. Trzeba dać mu nauczkę. Lubisz bić kobiety, co? Teraz dostaniesz nauczkę. Pomyliłyście osoby. Nie potrafiłbym. Ja też mam siostry. Nie jestem bestią. Może ten człowiek ma rację. Gdzie jest córka pani Angeli? Tam. Tylko ona może potwierdzić, czy to był on. Czy to on? Tak. Jest już policja. Proszę się rozejść. Jak dobrze, że jesteście. Przysięgam, że nic nie zrobiłem. Jeśli uderzyłeś tę małą, to posiedzisz. Nigdzie nie pojedziesz. Tak będzie najlepiej. Teraz powinieneś słuchać Fiorelli. Przecież zostanie twoją żoną. Zapewne nie chcę mieć takiej teściowej jak ja. Ma do mnie żal, ale ją rozumiem. Nie ma żalu. Jest gotowa o wszystkim zapomnieć i wybaczyć. Zresztą ja też. Namówiła mnie, żebym z tobą porozmawiał. Powiedziała, że nie może być ze mną, dopóki jestem skłócony z własną matką. Chcesz powiedzieć, że choć nie rozumiem twojego postępowania, to nie chcę cię stracić. Chcę, żebyś była przy mnie. Bez ciebie moje szczęście z Fiorellą i moim synem będzie niepełne. Przyrzekam, że z całych sił będę walczyć, żebyś już zawsze był szczęśliwy. Wiem, mamo. Weźmiecie prawdziwy ślub i będziecie szczęśliwi. Jeśli nie, Andres będzie miał ze mną do czynienia. Zrobisz coś dla mnie? Co tylko chcesz, ale nie proś, żebym odstąpiła ci narzeczonego. Nie, mam już własnego. Kiedy będziesz rzucać wianek, zrób to tak, żeby trafił do mnie. Dobrze, tak nie można. To drobna przysługa. Chcę wyjść za Gaspara. Ja. Thank you.
quién? Kto tam? Chciałbym zobaczyć pannę młodą. No! W życiu nie wolno oglądać panny młodej. To przynosi nieszczęście. To za długo trwa. Chodzę. Nie. Nie możesz. Niedługo sama wyjdę. Kochanie, chcę cię zobaczyć. Nie. Zwariował. Po co wyzywać los? Nic złego już nas nie spotka. Dosyć. Musisz być elegancka. Przywyknij do myśli, że już nie jesteś służącą. Jak to? Nadszedł czas, żebyś zaczęła podróżować i korzystać z życia. Chcę pojechać do Europy i Stanów Zjednoczonych. Chyba nie sądzisz, że pojadę sama? Byłaś moją najlepszą przyjaciółką. Teraz jestem bogata, więc zaczniemy zwiedzać świat. Nie mam zamiaru zostać nudną teściową. Co ty na to? A co mam powiedzieć? To zachwycający pomysł. Po co przyszłaś? Przeszkadzasz mi. Nudzisz mnie. Pomogę ci. Czy tego chcesz, czy nie? Nie chcę twojej pomocy. Ogłuchłaś, czy co? Nie jesteś mi potrzebna. Kiedy stąd wyjdę, zemszczę się na tej parze idiotów. Zapłacą mi. Nienawidzę ich. Przysięgam, że się zemszczę. Zapłacą mi za wszystko. Przysięgam, że zapłacą. Jestem zaszczycona tym zaproszeniem na ślub. Ja też, bo pani Fiorella bardzo drobiazgowo dobierała gości. Zaraz się rozpłaczę. Nie bądź śmieszna. A kiedy twoja kolej? Mam nadzieję, że niedługo. Pichon napisał, że bardzo tęskni. Szkoda, że nie mógł przyjechać. Ma egzaminy. Pewnie jest szczęśliwy. Tak, ma przy sobie obie matki. Brakuje tylko Rebeki. Niech zgnije w więzieniu. Powinnyśmy porozmawiać o Sylwinie. Pragnie, żebyśmy jej wybaczyły. Co wy na to? Nie mam do niej przekonania. Choć spadkobiercy jej wybaczyli. Jest twoja mama. Może mnie nie skrytykuje. Świetnie, wyglądasz, Normo. Dziękuję, pani Roberto. Mario, co jest Pauli? Zbladła. Zrobiło mi się trochę niedobrze. Czyżbyś była... Chodź tu, moje dziecko. Sama się tobą zaopiekuję. Chcę mieć zdrowego i silnego wnuka. Jest już panna młoda? Jeszcze nie. Tyle się naczekała, więc teraz każe nam czekać. Wy też się pobierzecie? Chcecie, żebym wyszła za Cezara? Bardzo. Zaraz wracam. Caridad, należy przyznawać się do błędów. Mam nadzieję, że wybaczysz mi wszystko, co ci uczyniłam i nie będziesz miała do mnie żalu. A ty? Chciałabym, żebyś nie odtrącał swojej babki. Jakiś ty podobny do ojca. Babciu. Tak bardzo chciałabym cofnąć czas. Wtedy ty i mój syn... Już dobrze, pani Roberto. To przeszłość. Czas zapomnieć.
doña Chabuco. Pani Chabuco, niech pani przeprosi się z panią Caridad. Tak uważasz? Co słychać? Posłuchaj, skoro teraz będziemy rodziną, to może zapomnimy o naszych kłótniach. Przecież mamy pięknego wnuka. Zgoda. Wspaniale. Brawo. Przystąpmy do ceremonii zaślubin. Andresie Mejia Guzman, czy pragniesz wziąć za żonę tę tutaj Fiorelle Morelli i przyrzekasz kochać ją i szanować aż do śmierci? Tak. I będę cię kochał i szanował przez całe moje życie. Biorę ciebie za męża i obiecuję, że będę cię kochać i szanować do końca moich dni. Ogłaszam was mężem i żoną. Co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza. Możesz, synu, pocałować pannę młodą. Mamusiu, weź małego. Uważaj. Dlaczego jesteś tak daleko? Już zawsze musisz być przy mnie. Zawsze. Oglądali państwo 180 i ostatni odcinek serialu Fiorella. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Izabela Rosińska, czytał Janusz Kozioł. Tempo atrás, que tuve un hermoso amor, que conquistó mi corazón, nunca lo pude olvidar. Pero se fue, yo pensé que nunca más tendría la oportunidad de enamorarme otra vez.